2 grudnia 1989 roku w Poznaniu z inicjatywy kolegi Romana Giertycha po uzyskaniu akceptacji seniorów Ruchu Narodowego reaktywowano największą przedwojenną organizację młodzieży narodowej – Młodzież Wszechpolską. Młodzież Wszechpolska to przyjaźń, nauka i praca. To wiara, idea i poświęcenie. To nasz pomysł na życie. Młodzież Wszechpolska to dziś największa organizacja młodych ludzi walczących o obecność zasad wiary katolickiej w życiu publicznym. Zgodnie z maksymą, gdzie Bóg, tam zawsze honor i ojczyzna. Podczas gdy większość naszych rówieśników bezrefleksyjnie przeżuwa podsuwaną im intelektualną papkę, my prezentujemy alternatywny pomysł na życie. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu trwa praca nad realizacją naszych marzeń. Młodzież Wszechpolska to dziś już całe pokolenie młodych narodowców, ukształtowanych do dobrej służby ojczyźnie, gdziekolwiek przyjdzie ją pełnić. To setki prawników, lekarzy, ekonomistów, inżynierów, księży, a także pierwsi po wojnie narodowi posłowie i ministrowie. Młodzież Wszechpolska to my.
nadzieja na lepszą przyszłość.